Siema, dzisiaj trochę bardziej interaktywny odcinek, gdyż możecie spróbować swoich sił w szukaniu genialnych posunięć, które dały mi zwycięstwo w lidze weekendowej stronki Chestars, no i troszkę hajsiku wleciało. Będę Wam dawał intuicyjne 3 sekundy na znalezienie ruchu, bo jednak to jest Blitz, więc za dużo czasu teoretycznie nie mielibyście ale też możecie sobie zapauzować filmik i pokminić dłużej nad pozycją. Okej, okay, tutaj genialnym posunięciem jest klasyczny motyw, czyli wieża H1 z szachem, król odbija, no i Hetman wjeżdża do akcji i przez to, że Pionek ogranicza króla, król nie ma gdzie uciec i Hetman H2 z matem. Prosty motyw, ale genialny jest. Jeszcze przerwę na chwilkę, gdyż partnerem dzisiejszego odcinka jest stronka chessstars.pl, gdzie często gęsto znajdziecie turnieje online z nagrodami. Zresztą dzisiejszy odcinek to pozycje są z ligi tygodniowej, którą grałem i udało mi się ją zwyciężyć i wygrać 50 zł do Empiku, więc fajna sprawa. A dla bardziej ambitnych jest też zakładka Edukacja, gdzie m.in. możecie obczaić sobie debiuty i przygotować swój własny repertuar debiutowy. Druga pozycja. To już troszkę trudniejsze mogło być, myślę, bo tutaj trzeba poświęcić wierzę jest to jedyny ruch, który utrzymuje równowagę w pozycji. Gdyż po odbiciu odbijamy gońcem i ten goniec jest potężny, bo broni punktu A2. No i te dwa piony w przyszłości mogą ruszyć i dwie wieże mogą mieć problem z, zatrzy z zatrzymaniem ich. Przeciwnik zagrał wieża B8 e, i powinienem tutaj obronić wieżą. Tego piona e, od tyłu trzymać, no i wtedy dopiero ruszyć. Ja jednak od razu ruszyłem, no i ten goniec nie ma stabilnej pozycji na C4. E, nastąpiło bicie, odbicie, wieża zaatakowała gońca, podsunąłem króla, szach, musiałem uciekać. I broniłem piona. Przeciwnik zaatakował gońca. Ja się odsunąłem. Atak na piona. Znowu nie najlepiej zagrałem, bo obroniłem wieżą. Wieża się zdwoiła, no i tu zamiast zagrać gońcem C4, przesunąłem piona, co przeważyło szalę zwycięstwa na stronę przeciwnika, bo podwaliłem wszystko w zasadzie. I tego już przeciwnik nie wypuścił. Przechodzimy do czegoś trudniejszego. No, i tu dokładnie 3 sekundy zastanawiałem się nad tym ruchem. I wieża z CB na F2 jest genialnym posunięciem. Na początku wydaje się mało genialne, no bo jest bicie tu, tu, tu. I to jest proste. I tak też poszło w partii. No, ogólnie mamy spory niedoczas, bo tu nie było dodawanego czasu, jak dobrze pamiętam. Ale o co tu chodzi? Czemu to w ogóle jest genialne? Po pierwsze, trzeba było ogarnąć, że Hetman E5. Nie działa, bo jest mat na f1, a hetman e5 chcemy zagrać, żeby wsadzić mata na h8 wieżą, bądź hetmanem w sumie. I też goniec e5 nie działa, bo wtedy jest mat, ale na g2. Więc sporo tu jest gruźb. To co trzeba było jeszcze ocenić, to wieża h8 z szachem, odbicie. No i po pierwsze, czy hetman bije h6, nie daje jakichś wieczniaków. Nie daje, bo tu jest bronione na szczęście. Ale tu jest jeszcze ruch goniec e5 z szachem. No i to już jest wstępem, przez co nie dostajemy mata. Król musi się odsunąć, no i wtedy już możemy wybić wieżę, bo nie ma tego szacha, bo król może uciec. Byłby wtedy szach, król ucieka, bicie wieży, no i jeszcze trzeba było ocenić, czy białe mają co tu zrobić. Czy jakiś Hetman D8 z groźbą mata na przykład? Nie ma tu mata, bo po pierwsze może skoczek się zasło zasłonić na G8, bądź wsa wsadzić mata po G3. No ale nie jest to tak łatwo znaleźć, bo tam G3, później skoczek wchodzi i tak dalej. Hetman agresywnie stoi. I tą partię udało się wygrać właśnie po najmniejszej linii oporu. I klasycznie jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Żeby nie było, że tylko ja e, daję genialne ruchy, to tutaj przeciwnik popisał się aż dwoma genialnymi posunięciami. I tu jest pierwsza pozycja. Ok. I tutaj jest skoczek bd d4, genialnym posunięciem. No pod dwie figury, tylko Hetman e, broni. Oczywiście skoczkiem z C nie mogę zbić, bo e, goniec bije na B7 i ma kontrolę na e, najdłuższej diagonali białopolowej. E, więc odbiłem skoczkiem z F, ale tutaj mam bardzo słabe białe pola przy królu. Więc Hetman happy z szachem, król się odsuwa. No i tu przeciwnik e, troszkę misnął, e, dlaczego genialnym posunięciem jest skoczek bije D4. Bo tu trzeba było zagrać wieża E1 żeby król był totalnie w pułapce, zaraz gojąc H3 i skaming. Jeśli król próbuje dalej uciec, to wieża E8 i zdobywamy Hetmana, więc na spokojnie wygrana. A tutaj przeciwnik zagrał najpierw gojąc H3 z szachem. Skoczek zdążył się obronić. Hetman F7, kolejny szach. Hetman się zasłonił. No i tutaj odbicie figury, więc jest koło równości. Król się odsunął i Hetman się odsunął na złe pole, co mogłem wykorzystać. Ale nie wykorzystałem, bo tu można było zagrać skoczek e5 z atakiem na hetmana. No i wciąż goniec jest pod atakiem, więc żeby obronić gońca trzeba by było zagrać hetman f5, ale tutaj wchodzi szach przy pomocy gońca. No i król gdzie się nie odsunie, to jest skoczek h4 i zdobycie hetmana. I drugie genialne posunięcie tej partii. No tu jak widać mamy bardzo mało czasu, 10 sekund po stronie przeciwnika, ja mam 7 sekund. No i zostało znalezione genialne wieża E7 z szachem, bo moje figury stoją bardzo źle i same sobie przeszkadzają. Ja wybiłem gońcem, nastąpiło bicie wieżą, król się odsuwa i wieża bije F7. Niby mam przewagę jakości, no ale łatwo sobie wyobrazić, że ten pion dojdzie do przemiany. Chociażby jakieś król E6 zaraz, yy, wieża E7, pion, pion rusza dalej. No nie da się tego zatrzymać. Ogólnie król e6 jest o tyle ciekawe, że po wieża e3 można zasłonić się gońcem na e5 i grozić matem na f8. W partii nastąpiło wieża g8, trzeci nie zagrał najdokładniej, ale też to wygrywa. Bicie, odbicie, ja ruszyłem królem, król g6, no i tu nie było najlepszej realizacji, bo nie było, bon bon nie było bonusowego czasu. I tu wystarczyło ruszyć pionem do przodu. Totalnie wygrana, ale tutaj 6 sekund, ja mam 2 sekundy, więc rozpoczęło się flagowanie, nawet tu mam już wygrane. No ale próbowałem pozbijać pionki jeszcze, zamiast brać oczywisty remis. No i to ja przegrałem na czas. 200 sekundy zostały MJ Forever. To była partia buletowa. I mamy wisienkę na torcie, żeby przechytrzyć zawodnika o około moim rankingu. Trzeba wyciągnąć asa z rękawa, czyli genialne posunięcie. I dam wam 5 sekund, bo tyle mi to zajęło. I poświęcenie Hetmana. Hetman bije na C2. Można tu było zbić też wieżą, bo oczywiście grozi nam mat, no ale gdzie są punkty stylu w tym? Hetman bije, pion odbija i Hetman bije C2. Dlaczego jest to genialne? Ogólnie wykorzystuję to, że mój gońc na się jest przepotężny i król nie ma jak stąd uciec. Trzeba by ruszyć piona, ale wciąż ten gońc jest, jest tak potężny, że broni też punktu G5, i do tego mój pionek z D5 niby jest tak bardzo atakowany, ale to on jest gwóździą do trumny również. No i moim planem jest wjazd wieżą na tyły oponenta. Przeciwnik też to zauważył, więc związał moje wieże. Ja uciekam królem. No i tu już przeciwnik musiałby oddawać hetmana i bronić e, końcówki z figurą mniej, ale za to jakieś piony mogą być agresywne. Ale jednak dał szacha, no i tutaj idealne posunięcie, król A3, żeby e, uciec od wszelkich szachy, szachów, no bo tutaj już e, wieża by wybiła. Na co przeciwnik F5, no i wjeżdżamy wieżami, szach, kolejny szach, tu nie można uciec, bo jest pionek, więc król F6, no i mat wieżą, to wszystko miałem. Policzone, pomimo że tylko 5 sekund mi to zajęło. Napiszcie w komentarzu, ile genialnych ruchów udało Wam się zgadnąć. Jeszcze raz zapraszam na stronę chessstars.pl i jak Wam się podobało, to łapka w górę, subik z dzwoneczkiem. No i sekcja komentarzy jest dla Was. Elu!